Witam Państwa bardzo serdecznie. Przed nami komentarz politologa, dr Tomasz Żukowski, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry. Dzień dobry, panie doktorze, czy się słyszymy? Ja słyszę. Doktor Tomasz Żukowski, słyszymy się, tak? Tak jest. Witam pana serdecznie jeszcze raz. Panie doktorze, oczywiście obserwujemy wydarzenia ostatnich dni. Mamy nowy rząd, na czele którego stanął Donald Tusk. Nowy rząd, nowy premier. Jakie zmiany czekają Polskę i Polaków? No, wie pani, to jest bardzo ogólne pytanie, a odpowiedź musiałaby pewnie trwać co najmniej tak długo jak exposé premiera. Niestety mamy tylko 12 minut, panie doktorze. Mam tego pełną świadomość. I ja mogę powiedzieć tak, że po pierwsze, jeśli się dokładnie, można by, jak ktoś się dokładnie wsłuchał w exposé premiera, to przede wszystkim może dojść do wniosku, że nie do końca jeszcze wiemy, jakie te zmiany będą, bo co prawda w kilku sprawach jasno zdeklarował, jaki będzie kierunek jego polityki, no chociażby zagranicznej, czy też dotyczącej polskiego bezpieczeństwa, ale w paru, no też zadeklarował parę kwestii ważnych w zakresie polityki społecznej, ale w wielu innych sprawach, tak naprawdę sformułował swoje zapowiedzi w taki sposób, żeby zachować sobie w dalszym ciągu no, znaczące pole manewru. Także odpowiem w ten sposób, nie wiemy jeszcze wszystkiego, a rozumiem, po w ciągu najbliższych dni będziemy się dowiadywać o różnych najważniejszych i mniej ważnych kwestiach. Czy Donald Tusk właśnie teraz jest w trakcie swojej specjalnej misji na szczycie Unia Europejska, Bałkany Zachodnie, czy też na posiedzeniu Rady Europejskiej? Rozumiem, że w tej chwili Donald Tusk jest, no, rozpoczął się pierwszą zagraniczną podróż, której, rozumiem, najważniejszym elementem jest spotkanie z przywódcami unijnymi, no i rozumiem, jest kwestia uzyskania jakiejś deklaracji, ona jakoś z ust różnych ważnych polityków unijnych pada, co z pieniędzmi z Unii Europejskiej. No właśnie, panie doktorze, Donald Tusk powiedział, że mam nadzieję, że już w piątek powiem mamy to. To znaczy, że w piątek będzie jeden wielki przelew, czy jeszcze tego się raczej nie spodziewajmy? Wie pani, no to ten pierwszy przelew dotyczy pieniędzy, które zostały jeszcze zadeklarowane przez Unię jeszcze przed powołaniem pana premiera Tuska, chociaż już o wyborach parlamentarnych z 15 października. Więc jak pani pyta generalnie o tę kwestię, to ja muszę powiedzieć, że ta deklaracja premiera, że już w piątek czy pod koniec tygodnia ma 90% szans, że te pieniądze będą. I jak słucham komisarza do spraw finansów Unii, który mówi, że się postara to wszystko załatwić w taki sposób, że było to możliwe, niezależnie od tego, które do tej pory były deklarowane, to mam takie typowe, mieszane uczucia. Z jednej strony to miło, że można od Unii dostać te pieniądze, które nam się jako członkowi tej Unii należą, a z drugiej strony jest smutne, że jak się okazało, obowiązuje dodatkowa zasada. Jeżeli jesteś nasz, to w takim razie pieniądze będą, a jeśli nie, no to będziemy mnożyć różnego typu trudności po to, żeby ci dostał. Panie doktorze, od wczoraj też mówimy w zasadzie o kilku ministrach, ponieważ oni też się pojawiają w mediach, udzielają wywiadów radiowych. Zapytam teraz o resort sprawiedliwości, czyli pana ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. Jaka misja w takim razie rozpoczyna się tutaj w tym ministerstwie? My już też zastanawiamy się, jak będzie wyglądała kwestia właśnie sędziów, którzy również się wypowiadają na temat tych spraw bieżących w polityce. No, rozumiem, że w najbliższym czasie będziemy się tego dowiadywać. Były różne wypowiedzi pana profesora Bodnara sprzed dosłownie paru dni i z nich wynika, że to prawda nie jest on zwolennikiem takich, nie jest takim skrajnym radykałem w tej kwestii, który by już w sposób całkowicie oczywisty łamał wszelkie możliwe prawa i konstytucje, a są tacy w obozie lewicowo-liberalnym, ale jego deklaracje zatem wskazują, że ma zamiar podjąć działania, które są, no powiedziałbym tak, wedle wielu konstytucjonalistów wysoce kontrowersyjne i wątpliwe. Myślę oczywiście o kwestiach jakby dodatkowego weryfikowania sędziów powołanych w ostatnich 8 latach przez prezydenta obecnego, czy również kwestię dotyczącą składu Trybunału Konstytucyjnego.
To znaczy, że teraz na przykład każde orzeczenie, czy też każdy wyrok będzie analizowany na nowo? Nie no, tutaj akurat pan minister, pan profesor Bodnar, chyba jeszcze nie jako minister, powiedział, że nie, że będą te działania dotyczyły sędziów, ale nie wyroków. To samo w sobie zresztą brzmi dość absurdalnie. Ale wie pani, w ogóle sytuacja jest absurdalna, bo mamy w tej chwili obóz, którego częścią jest środowisko wprost postkomunistyczne. Ja nie mówię, że dotyczy to pana profesora Bodnara, ale szeregu polityków i nawet pewnie niektórych ministrów tego rządu tak. Środowiska, które było, tak powiem, zdecydowanie przeciwko jakimkolwiek ocenom i rozliczeniom sędziów po 1989 roku. I w tej chwili ono zmaga się, że uczestniczy w procesie pod tytułem sędziowie będą weryfikowani. A przypomnijmy, chodzi o sędziów, zostali wybrani przez w strukturach demokratycznych państwa, powołani przez demokratycznie wybranego prezydenta, a ci wcześniejsi sędziowie, czyli wszyscy sędziowie praktycznie w 90 czy 91 roku byli powołani de facto decyzją wydziałów administracyjnych odpowiednich struktur Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Panie doktorze, pytanie o media publiczne. Bartłomiej Sienkiewicz jest ministrem kultury. No i tutaj teraz trwa debata. Jakie zmiany? Co się wydarzy w tych najbliższych dniach? Dzisiaj manifestacja o godzinie 16 przed budynkiem mediów publicznych na Placu Powstańców. Pytanie, czy rzeczywiście to tak będzie, że z dnia na dzień dziennikarze będą dostawali jakieś wypowiedzenia, będzie zmiana prezesa, zarządu TVP? Jak pan to widzi? Wie pani, w tej chwili zdaje się toczą się bardzo skomplikowane manewry, jeśli tak można powiedzieć, prawników, którzy dokładnie rozpatrują różne rozwiązania przyjęte i obowiązujące w Polsce. No bo generalnie rzecz biorąc, system prawny jest taki, że on stabilizuje media publiczne i daje im gwarancję funkcjonowania, a wielu związanych z nimi osób również kadencyjność. Natomiast rozumiem, że w tej chwili, powtórzę jeszcze, rozumiem, to jest odpowiedzialność pana Sienkiewicza, szuka się sposobu, żeby doprowadzić do wywrócenia obecnej sytuacji w mediach, w TVP. Ponieważ rozumiem, nowa ekipa rządząca chciałaby po prostu rządzić w sytuacji, no, z której ja... Pan doktor Tomasz Żukowski, czy się słyszymy? Ja panią słyszę. O, słyszymy się. Ja tutaj miałam mały problem, ale już wróciliśmy do rozmowy. Czyli będzie zmiana o 180 stopni z dnia na dzień, panie doktorze? Teraz pani odpowiem, to zależy w dużym stopniu od prawników, no bo wola polityczna, system prawny, znaczy prawo mówi, że nie. Tak w Kamerasie wynika z lektury aktów prawnych obecnie obowiązujących. Prawnicy strony rządowej obecnej szukają sposobu, żeby znaleźć jakiś, prawda, jakiś sposób, żeby te prawo... Natomiast co to będzie oznaczało? No to będzie oznaczało ograniczenie pluralizmu i medialnego w Polsce. Będzie oznaczało, że poziom kontroli przez media działań nowego gabinetu będzie zdecydowanie ograniczony. I to jest informacja niepokojąca. Panie doktorze, to muszę tutaj zapytać, jak sami wyborcy, obywatele zareagują na takie zmiany w telewizji publicznej. Przecież to też jest, no, wielka oglądalność. Ja oczywiście cały czas zachęcam wszystkich do oglądania telewizji Republika, ale nie ma co ukrywać. Telewizja publiczna ma o wiele większe zasięgi, ogromne. Co z tymi wyborcami, z tymi widzami? Wie pani, no, generalnie rzecz biorąc, sytuacja jest taka, że najbardziej przeciwni TVP są ci, którzy jej nie oglądają. To znaczy ludzie, którzy są z innej bańki dyskursu publicznego, tego, który jest przez jedną stację komercyjną z Wiertniczej współtworzony. Natomiast rozumiem, ci, którzy telewizję publiczną oglądają, generalnie rzecz biorąc ją cenią i prawdopodobnie, rozumiem, w jakiś sposób mogą swoje niezadowolenie czy oburzenie wyrazić. Zobaczymy, jak to będzie w praktyce. A jak pan widzi kwestię współpracy prezydenta i premiera? Wie pani, ja myślę, że w jakimś stopniu obaj ci politycy, no dwie najważniejsze politycznie postacie w Polsce w tej chwili, są na siebie w jakimś stopniu skazani, bo jeżeli rząd miałby funkcjonować tak, żeby mógł przynajmniej część
swoich ważnych działań przekształcić w ustawy, to musi mieć akceptację prezydenta. I myślę, że mogą być takie sprawy, w których do tego dojdzie, co będzie oznaczało w praktyce pewną modyfikację czy korektę polityki faktycznej, tej założonej polityki obecnego obozu, no, która jest stawiana na w wielu sprawach dosyć radykalny zwrot. Ale może się okazać, że tak nie będzie i to będzie jakby dobra wiadomość z tego punktu widzenia, że mamy w tej chwili dwóch polityków, którzy mają bardzo silną legitymację społeczną. Jeden z nich się na 11,5 miliona wyborców dla koalicji, a drugi dostał 10,5 miliona głosów 3 lata wcześniej, więc myślę, że rozumiem, że jeśli te dwa obozy będą, tak powiem, w wyniku starciu się legitymacji będzie powstawać prawo w Polsce, to chyba dobrze dla Polski. Panie doktorze, moje ostatnie pytanie. Jacek Sasin powiedział, że w sobotę Rada Polityczna PiS musimy organizacyjnie się zdynamizować. To znaczy, że musimy się spotkać, ponieważ mamy wybory samorządowe, a sytuacja jest taka, że musimy się tutaj zmobilizować, bo wyniki sondażowe no, bywają różne. No wie pani, to co pani powiedziała właściwie jest odpowiedzią. To pytanie pani jest odpowiedzią, którą mógłbym zasadniczo tylko powtórzyć czy rozwinąć. W oczywisty sposób Prawo i Sprawiedliwość z jednej strony jest największą partią w polskim parlamencie i najbardziej popularną, przynajmniej wedle tych sondaży sprzed paru dni, które znam w Polsce, ale z drugiej strony no, przeszła do opozycji i przed nią trudne wybory. Bo wybory samorządowe i europejskie zawsze były dla PiS-u trudniejsze od tych ogólnopolskich czy od prezydenckich. W związku z tym solidne przygotowanie się do nich jest rzeczą niezbędną. No oczywiście oprócz tego konieczne jest jakby dokonanie w oczywisty sposób pewnej restrukturyzacji, przekształceń wiążących się z konsekwencjami tego, że widać, że no przypomnijmy, Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 7,5 miliona głosów, ale to było no jednak trochę mniej niż w poprzednich wyborach. To znaczy, że trzeba szukać nowych sposobów docierania do wyborców czy zatrzymywania tych, którzy mogliby ewentualnie odchodzić. Doktor Tomasz Żukowski, politolog, Uniwersytet Warszawski. Bardzo dziękuję, panie doktorze. Dziękuję. A ja państwu dziękuję za wspólny dzień z Republiką. Oczywiście zachęcam do oglądania naszej stacji. Przypominam, że dzisiaj o godzinie 16, szanowni państwo, manifestacja w obronie wolności mediów o godzinie 16. A my jeszcze za chwilę połączymy się z Adamem Borowskim, organizatorem tej manifestacji.